No idziemy na sprawę Dariusza Bociszewskiego. Dzisiaj będzie chyba wyrok w tej sprawie. Tu jest tutaj. Jeszcze raz, tak? Tak. Wysoki sądzie, ci mogę. Ja stoję tutaj, chciałem ewentualnie zapalić światło jeszcze, bo za ciemno trochę, ale ci można? Ale jest światło, zapalone. Ale tam, no dobrze. Tak, tak, na Bilmę Lasy. Są postanowione na tym samym rozpoznając pana wniosek dowodowy, pan tak na początku w sierpniu, na pierwszej rozprawie, pan złożył takie pismo, żeby oddalić dokumenty, które są, znajdują się w aktach sprawy. I wtedy sąd powiedział, że to będzie potraktowane jako wniosek dowodowy, rozpoznane w dalszym ciągu rozprawy, więc on nie będzie oddalał tej dokumentacji, ale w bardzo niewielkim zakresie dopuścić dowody z tego, co jest w tych aktach, ponieważ większość dotyczy sprawy portalu Wampirex. Niektóre dowody dopuszczone na wydanie imienia Aleksandra Wampirexa postanowi na podstawie artykułu 160, który pozwala dopuścić z urzędu dowody z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy w postaci zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z załącznikami karta 2 do 9, to jest zawiadomienie pana Adama Sandauera z dnia 20 marca 2019 roku. On jest na samym początku, akt dotyczy i tego czynu, który jest przedmiotem mniejszego postępowania i tego portalu Wampirex. No, stanowi jedno pismo, że sąd je dopuści i załączniki do niego to jest pismo Rzecznika Praw Obywatelskich oraz płyta. I to jest to. Następnie płyta z nagraniem karta 14. Zrobiliśmy notatki urzędowe, karta 149-167, są to notatki urzędowe, na podstawie których ustalono pana dane, pismo kancelarii Sejmu to samo, karta 166, odpis skrócony aktu zgonu, karta 425, także pan Adam Sandauer nie żyje, albo nie dowody to mogą przyczynić do ustalenia okoliczności, co robi dla rzeczywistości. Jeśli sprawy zatem pozostałe, dwa tomy praktycznie poza protokołami z pana wyjaśnieniami i z zeznaniami pana Sandauera nie wchodzą do materiału dowodowego mniejszej sprawy. No ale to było oczywiste, no bo większość tych akt to jednak nie dotyczy tego postępowania. Proszę państwa, czy państwo jakieś wnioski jeszcze dowodowe składacie? Nie wiem, co pisać. Strony nie zgłaszają mi wniosków dowodowych. Informuję zatem, że zgodnie z treścią artykułu 405 paragraf 2 KPK z chwilą zamknięcia przewodu sądu dowodowego są zaujawniane bez odczytywania protokoły i dokumenty podlegające odczytaniu na rozprawie, które nie zostało odczytane, o czym czyni się niniejszym zmian w protokole zgodnie z treścią artykułu 405 paragraf 4 KPK. Czy państwo żądacie uzupełnienia przewodu sądowego? Nie. Strony nie żądają uzupełnienia przewodu sądowego. Ogłaszam zatem, że przewód sądowy jest zamknięty. Udzielam państwu głosu. Proszę bardzo.
sądzie mniejsza sprawa ma podstawę prawną, znajduje podstawę prawną w artykule 257 kodeksu karnego. Najpierw odniosę się krótko do kwestii prawnej, później chciałbym przełożyć to krótko również na okoliczności faktyczne wynikające z materiału dowodowego, a głównie z materiału dowodowego, jakim jest nagranie programu Studio Polski. Wysoki sądzie, zgodnie z artykułem 257 kodeksu karnego, kto publicznie znieważa lub ludności albo poszczególną osobę spowoduje jej przynależności narodowej bądź wyznaniowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z wytycznymi do tego przepisu dobrym chronionym jest porządek publiczny, ale także godność jednostki zagrożone przez zachowania mające podłoże dyskryminujące, mogące prowadzić do konfliktów i podziałów społecznych. Z kolei stroną przedmiotową tego przestępstwa jest zachowanie sprawcze, które może polegać na publicznym znieważeniu, no w tym przypadku poszczególnej osoby. Przy czym, zgodnie z wytycznymi doktryny prawniczej, publiczne znieważenie przejawia się w takich zachowaniach jak niechęć, wrogość, pogarda bądź uprzedzenie. W sensie, analizując materiał dowodowy, w szczególności nagranie Studio Polska, nie można powiedzieć, że pan Adam Sandały pokrzywdzony dał jakiejkolwiek podstawy do zachowania oskarżonego. Analizując wypowiedzi pana Adama Sandałera, należy wskazać, że nawiązując do II wojny światowej, tragedii wielu ofiar II wojny światowej, pan Adam Sandałek wskazywał, i tu cytuję, za nagranie i to, co zostało zaprotokołowane na ostatniej rozprawie, między innymi, że to Polacy byli ofiarami, że pomagali Żydom, za co groziła śmierć i że skala pomocy polskiego podziemia dla Żydów była de facto większa, niż często się o niej mówi. To są tylko dwa zdania z wielu wypowiedzi pana Adama Sandałera w tym programie, z których jednoznacznie wynika, że nie można w żaden sposób przyjąć, że pan Adam Sandałek dał jakąś jakąkolwiek podstawę do tego, żeby oskarżony się zachowywał w ten sposób, jak mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć na nagraniu. Natomiast wypowiedzi oskarżonego w czasie tego programu, które de facto skutkują tym postępowaniem, w ocenie pokrzywdzonego i następczyni prawnej wypełniają znamiona czynu zabronionego wynikającego z artykułu 257 Kodeksu Karnego, o którym wspomniałem przed chwilą. Wysoki sądzie, wypowiedzi oskarżonego tak naprawdę składają się z dwóch kategorii, odnoszących się do ogółu Żydów, w tym przede wszystkim Adama Sandałera, który był w tym programie i tak naprawdę te wypowiedzi też odnosiły się do niego, jak i w sposób bezpośredni dla Adama Sandałera, jako uczestnika tego programu. Jeżeli chodzi o pierwszą kategorię słów, to warto tutaj przytoczyć to, co wynika z nagrania i co zostało zawarte również w protokole, że słowo Żyd neguje Polakom wolność i możliwość jakiejkolwiek wypowiedzi. Żydzi mają cały czas jakieś roszczenia do nas, słowa Żyd należy się bać. Oczywiście można to rozumieć w formie ogólnej, natomiast musimy to odnosić do kontekstu tego konkretnego programu i dyskusji, jaka w danym momencie się wytworzyła w stosunku do Adama Sandałera, który to pokrzywdzony był w świętej pamięci pokrzywdzony osobą pochodzenia żydowskiego. Ale są też wypowiedzi, które wprost biły w tej wypowiedzi w stosunku do pana Adama. Mianowicie, proszę Polakom nie pójść w twarz, my jesteśmy na swoim terytorium. Wysoki sądzie, tego rodzaju wypowiedzi w zestawieniu z przesłankami, które zawierają się w artykule 257 KK, należy uznać, że doszło do naruszenia tego przepisu, że wypowiedzi oskarżonego miały na celu publicznie, były wyrażone publicznie, to nie podlega, myślę, niczyjej wątpliwości, miały formę znieważenia z powodu przynależności narodowej, wyznaniowej. I myślę, że tego rodzaju wypowiedzi, między innymi, czy przede wszystkim jako uczestnika programu Adama Sandałera, z całą pewnością oznaczają niechęć, wrogość, pogardę, czy uprzedzenie do osób o tym pochodzeniu. Wysoki sądzie, jeżeli chodzi o karę, to w ocenie skarżyciela posiłkowego kara, którą zaproponował sąd, wydając wyrok nakazowy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 kwietnia 2021 roku, w ocenie oskarżyciela posiłkowego jest adekwatną karę do tego czynu. Zadaniem, czy bardziej intencją
pokrzywdzonego czy obecnie dzisiaj jego małżonki, która jest zastępczynią prawną, nie jest przesadne karanie oskarżonego. Chodzi o to, żeby kara była adekwatna do popełnionego czynu zabronionego. Ja pragnę tylko przypomnieć, że w tym orzeczeniu sąd, ja zdaję sobie sprawę, że sprzeciw w wyniku sprzeciwu nakaz stracił moc, natomiast ja nawiązuję tak naprawdę do kary, którą tutaj sąd wymierzył za ten czyn zabroniony, a pozwoli Wysoki Sąd, że przypomnę, że w tym orzeczeniu sąd uznał oskarżonego za winnego zarzuconego czynu i na podstawie artykułu 257 KK postanowił wskazać go przy zastosowaniu artykułu 37 paragraf 1 kodeksu karnego na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na mocy artykułu 34 paragraf 1, 34 paragraf 1a i artykuł 35 paragraf 1 polegający na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Wysoki Sądzie, w tym orzeczeniu sąd jeszcze w punkcie drugim zawarł nawiązkę na rzecz podoskarżonego, na rzecz poszedzonego Adama Sadowara w kwocie 2000 zł. Niemniej, jeżeli Wysoki Sąd uznał, że ta kara dzisiaj, chociażby w związku ze śmiercią pana Sadowara, nie może znaleźć zastosowania, to oskarżyciel posiłkowy wnioskuje o to, aby tę karę ograniczenia wolności zwiększyć o 2 miesiące do 10 miesięcy. Oczywiście w postaci wykonywania nieodpłatnej kontroli wolnej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin. W ocenie oskarżyciela posiłkowego oskarżony nie powinien się zachowywać w ten sposób. Niemniej w ocenie oskarżyciela posiłkowego ta kara wydaje się adekwatna do popełnionego czynu i myślę, że pozwoli, da szansę oskarżonemu do przemyślenia swojego zachowania i nie powrócenia do tego rodzaju zachowań składających się na przestępstwo z artykułu 257 Kodeksu karnego. Wszystko dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Oskarżonemu postawiono zarzut, iż w dniu 27 stycznia 2018 roku w Warszawie, Województwo Mazowieckie, w trakcie programu Studio Polska publicznie znieważył Adama Sandałę ze względu na jego przynależność narodową i wyznaniową. Ja od początku tego postępowania w Wysokim Sądzie wskazywałam, już niezależnie od tego, jakie dowody tu zrobić, że samo takie sformułowanie zarzutu w mojej ocenie jest skandaliczne. Z tego zarzutu nie wynika absolutnie nic. Można znieważyć słowem, można znieważyć gestem. Nie, tak naprawdę oskarżony nie wie, przeciwko czemu się bronić. Bo ja, Wysoki Sądzie, po obejrzeniu tego materiału, który oglądaliśmy tutaj razem wspólnie, ja nie miałam pomysłu dotyczącego tego, które słowa mojego klienta mogą zostać uznane za zniewagę. Podziękuję panu mecenasowi, że przynajmniej w głowie końcowej podjął próbę takim wskazania, które te słowa mają za zniewagę być uznane. Bo ja, poszukując pomocy w komentarzach, dotarłam do tego, że zniewaga oznacza zachowanie wyrażające pogardę dla innej osoby. Określenie zniewaga, o którym mowa w artykule 257 Kodeksu Karnego, oznacza obrażenie jakiejś osoby niestosowną wypowiedzią, naruszenie w ten sposób jej czci i godności. Może polegać na użyciu słów obelżywych, ośmieszających, sformułowaniu obelżywych zarzutów. Nie stanowi przestępstwa samo ujawnienie, że określona osoba należy do pewnej narodowości. Wysoki Sądzie, ja naprawdę nie znajduję w słowach mojego klienta żadnych słów, które mogą zostać uznane za zniewagę. Pan nas na początku samej swojej wypowiedzi zaznaczył, że nie jest antysemitą. Natomiast to, że ktoś może mieć jakieś poglądy, które nie gloryfikują innej narodowości, to nie znaczy, że ją znieważa. Tym samym musielibyśmy uznać, że każdy, kto nie uważa, że dana społeczność jest cudowna, wspaniała i można na jej cześć wpiać tylko peany, powinien zamilknąć. Bo ktoś może dać po prostu mu głos, nie ma możliwości się wypowiedzieć. Tu nie było żadnej zniewagi, tu nie było żadnej obelgi. To, że pan chciał wyrazić swoje stanowisko, sama formuła tego programu wymuszała to, że były tam przekrzykiwania, to, że jakby wszystko działo się na bieżąco. Natomiast zniewagi tam żadnej nie było. W związku z tym, Wysoki Sądzie, ja wnoszę o uniewinnienie mojego klienta od zarzucanego mu czynu, a ponadto wnoszę o zasądzenie mnie naszego Państwa w Koszty Pomocy Prawnej udzielonej oskarżonemu i żadne oświadczenie, że poszczególnie zostały
oparciu o tego Trybunału Konstytucyjnego wnoszę o to, żeby sąd zasądził się właśnie w oparciu o rozporządzenie w sprawie starych i oparciu o to. Podzielam się na zbadę. Za. Pan Wysoki powiedzieć? Może pan mówi tak, pan grywać. Wysoki sądzie. Znalazłem się na tej sali pod zaszczytem artykułu na początku 256, artykułu 257. Na chwilę obecną sprawa toczy się i dotyczy artykułu 257. Nie chciałbym, Wysoki sądzie, odnosić się do jakby bezpośrednio do słów samym przeciwnym. Przed chwilą, gdzie padły słowa pani pełnomocy, przed chwilą wreszcie zaznaczyła, w mojej wypowiedzi nie widziałem ani radości w stosunku do pana Sandalera, ani pogardy przede wszystkim, ani jakichkolwiek uprzedzeń. Starałem się na poprzednim pytaniu, Wysoki sądzie, udowodnić, że nie jestem rasistą, nie jestem antysemitą, nie jestem ksenofobem, nie jestem rusofobem. Nie mogę sobie przypisać żadnych cech, bo nie ziomek nienawiścią do jakiegokolwiek narodu, do jakiejkolwiek grupy etnicznej. I jest mi, teraz kolejny powiem, że jest mi trochę niezręcznie mówić faktycznie o sprawach dotyczących pana Adama Sandalera, bo tutaj pana Adama Sandalera nie ma. No niestety mamy taką sytuację, jaką mamy. Ja od samego początku studiowałem Polska, odnosiłem się słowami panów, czyli zwracałem się do pana Karskiego, zwracałem się do pana Sandalera, mówiąc panowie. Więc uważam, że również było to z szacunkiem. I sobie sam wie, nie interesuje mnie, kto jakie ma pochodzenie. Do momentu programu, naprawdę, nie wiedziałem, że pan Adam Sandaler jest pochodzenia żydowskiego. To ujawnił dopiero na rozprawie. Mój stosunek do tej osoby absolutnie się nie zmienił, że sam powiedział, że otrzymywali pomoc symboliczną od polskiego rządu. Że nie interesuje mnie pochodzenie etniczne, bo mówię, nie mam do nikogo żadnych uprzedzeń. I jak gdyby pan w tym kraju żyje z taką obywatelstwem, z taką narodowością, jaki jest obywatelem, czyli danej społeczności. W swojej wypowiedzi, która uważam była merytoryczna, została przerwana i był to sposób jakiegoś enerwowania, bo nie dokończyłem swojej wypowiedzi z osób prowadzących. Też później już nie pozwolili mi na to, aby swoją wypowiedź dokończyć. Ona była nacechowana naprawdę, bo tematyka programu dotyczyła tak zwanych polskich obozów śmierci. To jest coś, co kuje zdrowo myślącego Polaka, bo nawet te panie więźniaki, które się wypowiadały. Wysoki sądzie, jedna osoba jest taka, że tak jak te więźniarki płaczą, no bo to ich kiedyś spotkało, no na szczęście zostały uratowane, udało im się uratować i płaczą. Inni pokazują emocje w inny sposób, czyli z uniesieniem głosu powiedzmy lub w jakiejś dyskusji wielowątkowej. Tutaj, zanim doszło do mojej wypowiedzi, proszę zwrócić uwagę, że już ta dyskusja była gorąca w tym studiu, bo tematy były naprawdę bardzo wrażliwe. Tutaj też padały różne jakieś określenia, za które nikt nie ponosił żadnej odpowiedzialności, a ja wszystko też zwróciłem uwagę na to, jak w tym nawet programie wyzwaniem wariatów inne określenia padały. No ale trudno. Przyjąłem to, żaden rząd z urzędu nie chciał żadnego postępowania, a myślę, że powinien. I moja wypowiedź uważam jest za merytoryczną, nienacechowaną wrogością do kogokolwiek, na pewno nie do pana Adama Sandalera. Nie była to dla mnie osoba, jak to ktoś określił, dyżurną do bicia, której można było wszystko opowiedzieć. W takim sensie ja jako patriota, jako Polak,
przypadkowy, bo nie posiadam siły mediów w postaci na przykład telewizora. Słysząc o czymś takim jak polskie obozy śmierci, do każdego to ruszy i z tą narracją się nie zgodzę. Starałem się na poprzedniej swojej rozprawie pokazać fragment zupełnie innej prawdy historycznej. Wracamy również do czasu swojej szkoły podstawowej, gdzie uczono nas szacunku dla poległych podczas II wojny światowej, polskich żołnierzy, polskich obywateli i miejsc pamięci narodowej, jakie mamy w miejscu, z którego pochodzę. Tam są dwie miejscowości, szkoła chodziła. Nauczyciele nam tłumaczyli, nie było żadnych aktów przemocy, nikt nie dewastował tych miejsc, wręcz przeciwnie. Każdy z nas, jako młodzi ludzie, wracaliśmy z takim, no z taką, nie wiem, zasadą, sercą, że tych ludzi to spotkało, w sposób okrutny. Oczywiście przedstawiano nam to wtedy w sposób bardziej chyba jasny, niż być może na dzień dzisiejszy, że spowodowali i dokonali tego hitlerowcy. To jest oczywiście prawda. Spowodowali to Niemcy. Nie chciałbym się rozgodzić zbyt długo w całym sądzie, natomiast materiał, który powstał na bazie artykułu również 256 i tego nieszczęsnego wampirka, którego aż szukano w Stanach Zjednoczonych, w Irlandii i w Wielkiej Polsce i tak dalej. No szkoda tylko, że większość tego materiału w tej chwili niestety pozostawiła piętno na mnie, bo Gazeta Wyborcza w poniedziałek już po wyemitowaniu tego programu określała mnie antysemitą. Politycy wypowiadali się w sposób skandaliczny dotyczący mojej osoby i to ja zostałem poniżony, to ja byłem ofiara, a na pewno nie pana Bransandara. Jeżeli ktoś tworzy na razie, na podstawie spreparowanych dowodów, które mnie nie dotyczą, bo nie miałem nigdy, ja nawet nie wiedziałem, że ten portal wampirów istnieje. Nie miałem nawet tego świadomości, żeby tam wejść, kontrolować, czytać i analizować to, co ludzie pisali. Mało tego, dyskusja w studiu o Wysokim Sądzie wywołała dyskurs taki ogólnopolski, bo to było o takiej godzinie, gdzie większość Polaków jeszcze wtedy ten program oglądało, że już nawet na pasku TVP Info zaczęły pojawiać się różne opinie, różne komentarze. I to najbardziej wzburzyło wszystkich, a nie moja wypowiedź. Bo jak na poprzedniej wokandzie odczytałem, czy na przykład Żyd to słowo obraźliwe, oczywiście, że nie. Bo jest to przypisane jakiejś grupie ludności. Zwracając się do panów, uważam, że zachowałem w sposób właściwy, jeżeli chodzi o zwroty do drugiej osoby. Nie mogę się zgodzić z postawionymi mi zarzutami w artykule 257. Uważam, że nie wyczerpuje znamion tego artykułu. A skoro ich nie wyczerpuje, jest ich brak. Nie wspomniałem o narodowości pana Adama. Nie wspomniałem o pochodzeniu. Nie wspomniałem o religii. Uważam, że absolutnie w kwestii moralnej nie uraziłem pana Adama i sam nie miałem moja wypowiedź nie była nacechowana tradycją pana Adama. A szkoda tylko naprawdę, bo jest naprawdę ja zawsze analizowałem to, co mnie uczyli nauczyciele, to co ktoś do mnie mówił, że rozmawiamy w zasadzie o sytuacji, której już nie możemy w jakiś sposób skonfrontować. No, ja wracam do tego tak ze sposobem maniaka, no ale to jest dla mnie taka sytuacja no, mało komfortowa. No, chciałbym coś powiedzieć i nie za bardzo mogę, bo już tej osoby nie mam. Natomiast osoba, która złożyła zawiadomienie do prokuratury, chyba wyczerpała wszelkie możliwości, żeby mnie upokorzyć, znieważyć, pogrążyć. Przepraszam za określenie, ale krótko mówiąc, wydepchać na tyle, na ile się da. Bo Wysoki Sąd słyszał moją wypowiedź, a emocje były znacznie wcześniej, nie tylko moje, żeby do tej wypowiedzi, której zawsze mogę o każdej porze dnia i nocy przytoczyć, i w żadnym skrócie nie wypieram, i Wysoki Sądzie, nie powiedziałem, że do pana Adama Sandlera, to co przed chwilą zostało przytoczone, proszę Polakom nie pójść w twarz. Moja wypowiedź dotyczyła, że cała Europa ma pójść w twarz. Bo to była propaganda antypolska na gąbkę, na tak zwane polskie obozy śmierci. Ja nie zwróciłem się do pana Adama Sandlera, żeby pan Adam Sandler nie był nam czynić twarz.
takiego cytatu słowa pana Adamasa Mellera nie było. Żeby po takiej wypowiedzi Wysoki Sądzie, gdzie ja teraz już mówiłem to wielokrotnie, dotyczyło to przede wszystkim i chodziło o zachowanie polskiej racji stanu, żeby ten obraz Polski nie był negatywnym świetle, jako patriota wypowiedziałem swoją opinię. Ale żeby do takiej wypowiedzi stworzyć taką otoczkę, takiego antysemity, takiego, bo byłem największym antysemitą polskim opublikowanym w czasopismach i w jakichś publicystycznych programach, żeby przyjąć taką łatę i na bazie tej łaty powstało później mnóstwo pism, które trafiały, oczywiście są wzięte pod uwagę, pisma szczególne i istotne dla sprawy z pominięciem niektórych. Mimo wszystko zostało to zbudowane na tym wampirku. Większość pism się odnosiła do tego. Ja z tym nie miałem, nic wspólnego. Ale, żeby po takiej wypowiedzi uważam, zupełnie spokojnej i merytorycznej musiało brać w tym udział ABW z pieczęciami ściśle tajne, policja, prokuratura rejonowa, okręgowa, regionalna, Straż Marszałkowska, Rzecznik Praw Obywatelskich w Bodnach, senator Morawiecki, ambasador Stanów Zjednoczonych, Mosbacher, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, pełnomocnicy w postaci pana Krusia, w postaci pani Radlińskiej, Telewizja Polska, komisje sejmowe, jakim samochodem jeżdżę, gdzie miałem przegląd zrobiony. Wysoki sądzie. Nie znajduję. Nie znajduję. Usprawiedliwienia. Aż do takiej sytuacji. 5 lat trwa to postępowanie. 1,5 roku, dokładnie 15 miesięcy, pan Adam Sandorek składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, a ja to widzę, to moim obowiązkiem jest zgłoszenie tego natychmiast. Mam taki obowiązek. No tak jakbym wydał się współuczestniczył w tym przestępstwie, jeżeli tego nie zrobię. I co się dzieje przez te 1,5 roku? Przez 1,5 roku zbierane są akta sprawy i w momencie, kiedy jestem wezwany na komisariat policji, jestem po wypadku, wysyłam jedno zwolnienie, drugie zwolnienie, trzecie zwolnienie, że nie mogę się zająć, przesłana akta do mojego miejsca zamieszkania na komisariat. Policja ręce rozkłada, bo nie wie, o co mam mnie pytać. Składałem różne wnioski, które na etapie postępowania przygotowawczego absolutnie nie znalazły żadnego uzasadnienia w opinii prokuratora, policji bądź sądu rejonowego w Piasecznie. Wszystko zostało jakby pominięte, odrzucone. Sąd w Piasecznie rejonowy, który uznał się niewłaściwie miejscowo, bo jest to prawdą, to nie było to, że sąd z urzędu się wyłączył, tylko po moich wnioskach i po moim kolejnym wniosku złożonym. No bo to tak naprawdę już to siłowe postępowanie, które uważam za siłowe w mojej ocenie, było tak toczone, że chyba w końcu było nadać właściwie to w sprawie przesłać się do sądu rejonowego. A mogło tu być, nie? Terytorialnie chyba teren Telewizji Polskiej znajdujący się na ulicy Woronicza podlega właśnie pod, tutaj pod teren sądu rejonowego Mokotowa. I z chwilą, kiedy Wysoki Sądzie ja idę zapytać się z aktami sprawy, nie jest to samo zawiadomienie pana Adama Sandalera, który mówi, że poczuł się urażony czy też pokrzywdzony, ja zaczynam zapoznanie się z aktami, kiedy już teczka liczy, okładki, zawartość akt liczy ponad 240 stron. O czym nawet nie wiedziałem, że w międzyczasie, więc to było przygotowywane, bo tego się nie robi tak w jeden dzień. Więc odniosłem wrażenie, Wysoki Sądzie, że jest to wyjątkowo popisowy proces, żeby coś mi na siłę udowodnić. Nie przyznaję się absolutnie do zarzuconego niczego, bo nie wiem, w jaki sposób mogę jeszcze udowodnić to, że nie mam żadnych uprzedzeń. Nikogo, do nikogo nigdy nie wyciągnąłem ręki. Nikomu nie ubliżyłem, nikogo nie wyzwałem. Mało tego, również zwróciłem na to uwagę, że po zakończonym programie podeszłem do pana Adama Sandlera, oczywiście zostałem potraktowany tak, jak to na powiedziałem chyba poprzednio, odprawiony z kwitkiem. I zastanawiam się,
ten skandaliczny wyrok nakazowy, który wydała sędzia Sądu Rejonowego w Piasecznie, w postaci wyroku, który przed chwilą został również odczytany przez stronę przeciwną, cały czas mnie nurtuje pytanie, dlaczego miałbym jakąkolwiek karę ponieść? Po pierwsze, jestem w kilku wypadkach, jeżeli chodzi o pracę społeczną, zawsze nie, może nie wypada nawet nikogo sprawiedliwość. Nie czuję swojej wypowiedzi poniesienia jakiejkolwiek kary przedstawionej przez stronę przeciwną. Pozostawiam wszystko do oceny sądowi, aby sąd odnieść się do mojego materiału dowodowego, który jest począwszy od wniosków na etapie postępowania przygotowawczego do moich wypowiedzi i do wysłuchanego materiału. Starałem się w Wysokim Sądzie na poprzedniej rozprawie przygotować jakoś, nie wiem, uściślić. Z trudnej mi to przychodzi coś powiedzieć, coś sobie przypomnieć. Mam taką burzę myśli, bo nie wiem, co jest najbardziej istotne w zasadzie w tej kwestii, bo tak jak powiedziałem, nie czuję się absolutnie winny, nie zgadzam się z żadnym zarzucanym czynem, bo nie wyczerpałem tych znanym. Teraz pozostajemy tylko i wyłącznie przy artykule 257, uważam, że go nie wyczerpuję. A chodziło mi tylko i wyłącznie o polską rację stanu, dobrych wizerunek w polskim świecie. Można byłoby w Wysokim Sądzie jeszcze powiedzieć wiele, wiele rzeczy, które są chyba dzisiaj rzucić do tej systemu, jeżeli mi się ta atmosfera nie udzielała, również jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne, że chyba zeznania pana Adama Sandelowa zostały oddalone tym materiałom. Tak, czy zostały za... Ujawniony do odczytywania. A, ujawniony. Gdzie... Poproszę tylko pana już o dyscyplinę czasową. Dobrze, to jest 15.33. Wysoki Sąd, nie obraziłem żadnej grupy etnicznej, nie pałałem z radością, nie zgadzam się z opiniami strony przeciwnej. Oczywiście mam do tego chyba prawo. Nie wyczerpuję znanym chyba artykułu 257. No tak jak wszystko powiedziałem. Muszę mnie winny. Dziękuję. Pan posłanki chyba teraz na radę. Za chwilę zostaną Państwo wypuszczeni na opuszczenie. To są psychologi. Kiwa głowę potakującą na swoje odpowiedzi. Ona kiwa tak tylko razem. Poprzednim razem. Ja takie wrażenie też tak. Ja obserwowałem, co sędzina jak się zachowuje. To zachowanie było jej, bym powiedział... A ja mam nagrane. Tak. No czekamy na werdykt. Myślę, że wszystko będzie w porządku, dlatego że obserwowałem reakcję na sali, oczywiście przede wszystkim pani sędzi. I ja myślę, że to była próba farsy.
Tak jak powiedział Darek, 15 miesięcy trwało, zanim pan Sandauer złożył doniesienie do prokuratury. W międzyczasie i prokuratura, i ABW, i wszystkie instytucje, i ambasada amerykańska w Polsce, i jeszcze diaspora jakaś tam żydowska w tym w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Wszyscy tam się angażowali, żeby przeanalizować to nagranie, które oglądaliśmy w poprzednich odcinkach. Tam dwa nagrania były moje w tej sprawie i właściwie no, nic z tego nie wynika. No, przecież to jest Darek jako człowiek, który jest no, powiedzmy po stronie narodowej, po stronie polskiej, przede wszystkim swojej, rzeczywistej. Jego wypowiedzi były tylko obroną polskiej racji stanu w tym temacie i ze wskazaniem na to, że nie życzymy sobie, żeby ktoś tam nas obraził, jak mówiąc o polskich obozach zagłady czy coś takiego i nie życzył sobie, żeby ktoś tam nas powiedzmy obraził czy zapomniał o tym, że Polacy mocno pomagali powiedzmy tej narracji żydowskiej. W czasie II wojny światowej, zresztą to czego do tego samego przyznał tam w swoich wypowiedziach tam pan Sandauer na tym spotkaniu. Natomiast nie widzę żadnej obrazy. To co człowiek, jak może być człowiek taki akurat wrażliwy na jakieś takie określenia. No, także ten. Idziemy na ogłoszenie w Wojwalku. Dariuszowi Budziszewskiemu, synowi Romana i Haliny z domu Słodowskiej, urodzonego w dniu 2 lipca 1961 roku w Ostrowie Mazowieckiej, oskarżonego o to, że w dniu 27 stycznia 2018 roku w Warszawie, województwo mazowieckie, w trakcie programu Studia Polska, publicznie znieważył Adama Sandauer ze względu na jego przynależność narodową i wyznaniową. To jest to czyn z artykułu 257 Kodeksu Karnego Orzeka w punkcie pierwszym. Oskarżonego Dariusza Budziszewskiego uniewinnia od popełnienia zarzuconego mu czynu w punkcie drugim na podstawie artykułu 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku prawo o adwokaturze przyznaje adwokat Karolinie Bloch ze środków Skarbu Państwa Sądu Rejonowego do Warszawy Mokotowa w Warszawie kwotę 1344 zł podniesioną o należny podatek od towarów i usług w stawce 23% tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu. W punkcie trzecim, na podstawie artykułu 632 punkt 2 KPK kosztami procesu obciąża Skarb Państwa. Proszę usiąść. Proszę Państwa, sąd oceniając to zachowanie Pana w programie Studia Polska w dniu 27 stycznia 2018 roku, analizował zarówno przesłanki artykułu 257, jak wskazano w kwalifikacji aktu oskarżenia, jak i czynu z artykułu 256, czyli nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, klasowych, wyznaniowych albo ze względu na wyznaniowość.
257. Jest to czyn o charakterze powszechnym, zatem podmiotem zdatnym do jego popełnienia może być każdy. Czynność sprawcza określona została w sposób wieloodmianowy i polegać ma na znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości. Co do pierwszej analizowanej czynności znieważania zgodnie z wykładnią systemową i rozmawiają podobnie jak w przypadku artykułu 216 kodeksu karnego, choć zatem o obrażenie jakiejś osoby niestosowną wypowiedzią, naruszając przy tym jej cześć i godność. Wypowiedź ta musi być znieważająca w sobie obiektywnym, nie zaś subiektywnym przekonaniu ofiary. Trzeba jednak uwzględnić lokalne znaczenie słów, które jedynie na danym terytorium mogą mieć charakter obraźliwy. Jak słusznie dzisiaj było podnoszone, zniewagi można dopuścić się słownie, pismem, drukiem, wizerunkiem, przeważnie przez działanie, ale da się wyobrazić także znieważające zaniechania, przykładowo demonstracyjne choćby w celu wykazania zakładania mniejszości, niezdanie ręki przedstawicielowi obrażanej rasy, które w tym wypadku będzie przekraczać granice jedynie z lekceważenia. W judykatorze z kolei podkreślono, iż dla oceny, czy określone zachowanie stanowi zniewagę, istotne znaczenie ma obiektywna ocena tego zachowania, rozważenie jego społecznego odbioru przez pryzmat generalnie akceptowanych norm obyczajowych. Uznać zatem trzeba, że zniewagę mogą stanowić jedynie takie zachowania, które są powszechnie uznane za obelżywe. Nie stanowią natomiast zniewagi wypowiedzi, z których wynika jedynie pewne lekceważenie danej osoby, czy nieco pobłażliwy stosunek do niej. Jeśli chodzi o przedmiot bezpośredniego działania, jest nim grupa ludności albo poszczególna osoba wyróżniona z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości. Jak twierdzi się w doktrynie, grupa ludności oznacza przynajmniej trzy osoby, przykładem grupy wyznaniowej mogą być osoby tej samej wiary, wyznające tę samą religię. Jeszcze co do 256, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, nawoływanie do nienawiści z powodu wymienionych w artykule 256 na tle różnic narodowościowych sprowadza się do tego typu wypowiedzi, które wzbudzają poczucie silnej niechęci, złości, braku akceptacji, wątpliwości do poszczególnych całych grup społecznych czy wyznaniowych, bądź też z uwagi na formę wypowiedzi podtrzymują i nasilają takie negatywne nastawienie i podkreślają tym samym uprzywilejowanie, wyższość określonego narodu, grupy etnicznej, rasy lub wyznania. W nowszym judykacie Sądu Najwyższego z 1 września 2001 roku Sąd Najwyższy wskazał, że przez nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość należy rozumieć wszelkiej postaci, zarówno słownej, jak i przykładowo pisemnej, oddziaływania przez sprawcę na psychikę innych osób, wiążące się z chęcią wzbudzenia u nich najsilniejszej negatywnej emocji zbliżonej do wrogości, do określonej narodowości, grupy etnicznej czy rasy. Nie spełnia zatem takiego warunku wywoływania uczuć dezaprobaty, antypatii, uprzedzenia, niechęci, treści składające się na pojęcia publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych. Sąd apelacyjny w Katowicach odczytał jako publiczne wzywanie, nawoływanie innych osób do odczuwania i utrwalenia negatywnych emocji, niechęci oraz wrogości wobec przedstawicieli odmiennej rasy, przy czym dla realizacji występu określonego w przepisie artykułu 256 paragraf 1 kodeksu karnego nie jest konieczny skutek w postaci przekonania przez sprawcę innych odbiorców do prezentowanych przez siebie poglądów, chociaż tym motywowane winno być jego zachowanie w inkryminowanym miejscu i czasie. Tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 2013 roku 2AK301/13. Oba typy przestępstw z artykułu 256 i 257 mogą być popełnione wyłącznie umyślnie w zamiarze bezpośrednim o szczególnym zabarwieniu kierunkowym. Popełnia je ten, kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, a także z tych powodów publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę lub narusza nietykalność innej osoby, jak to określono w artykule 257 kodeksu karnego. Należy jedynie odnotować, że w doktrynie wyższym jest spór, czy też przy przestępstwie z artykułu 257 kodeksu karnego zamiar ten musi zachować się bezpośredniością, jest odmienny, mniejszościowy, jeden pogląd wyrażony w komentarzu Andrzeja Cola
o tym, że ewentualny zamiar też jest dopuszczalny, ale zdecydowana większość opowiada się jednak za zamiarem bezpośrednim. Takie stanowisko zajmuje też tutejszy sąd. Przenosząc ten wywąt na grunt mniejszej sprawy, sąd rejonowy wskazuje, że w swojej wypowiedzi oskarżony nie użył słów powszechnie uznanych za obelżywe, jak również innych wyrażeń, które wyczerpywałyby znamiona znieważenia lub nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym i etnicznym. W trakcie swojej wypowiedzi oskarżony kilkukrotnie użył wyrażeń Żyd, Żyda, Żydzi, Żydów, które same w sobie nie zawierają negatywnego i pejoratywnego wydźwięku, a jedynie w języku polskim wyrażenia te stanowią powszechnie stosowane zwroty do określenia pochodzenia etnicznego czy też religijnego pewnej grupy osób. Należy jednak odnotować, że wyrażenia te wypowiedziane w określonym kontekście oraz uzupełnione o zwroty, w szczególności zniesławiające, mające na celu poniżenie, wzbudzenie niechęci, złości, braku akceptacji i tym podobnych, mogą w konkretnym przypadku być uznane za wyrażenia antysemickie, nawołujące do nienawiści czy znieważające grupę etniczną lub przedstawiciela tej grupy. W studiu telewizyjnym świadkiem słów oskarżonego jako gość programu był pokrzywdzony Adam Sandauer, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzenia żydowskiego. Pokrzywdzony zwłaszcza oburzył się na słowa oskarżonego, w których ten stwierdził, że takie jest magiczne słowo, które gdyby knebluje Polakom w ogóle wolność i wypowiedzi wszelkiej maści, to jest słowo Żyd. A po wypowiedzi oskarżonego pan Adam Sandauer przerwał mu, domagając się wyjaśnienia tego, co oskarżony miał na myśli. Następnie oskarżony wszedł w polemikę z pokrzywdzonym Adamem Sandauerem, jednakże w trakcie tej wymiany zdań oskarżony poza kilkukrotnym użyciem słowa Żyd, Żydzi nie użył słów powszechnie uznanych za obelżywe, jak również słów obrażających bądź poniżających kolejnych na pochodzenie etniczne. Również kontekst tej wymiany zdań nie wskazywał, że oskarżony ma na celu znieważenie pokrzywdzonego ze względu na jego pochodzenie etniczne lub nawoływanie do nienawiści względem Żydów. W tej wymianie zdań oskarżony wyrażał pretensje do Adama Sandauera, że Żydzi jako naród ratowany przez Polaków przed zagładą Holokaustu powinien bronić narodu polskiego przed krzywdzącymi Polskę i Polaków opiniami i sformułowaniami jak polskie obozy śmierci. Pokrzywdzony Adam Sandauer podkreślił, że nie życzy sobie, żeby mu wymyślano od Żydów, że blokuje możliwość wypowiedzi i wskazywał na źle zrobioną polską propagandę, która nie potrafi przekonać światowej opinii publicznej, jak bardzo nieprawdziwej i krzywdzące dla Polaków jest wyrażenie polskie obozy śmierci. Z kolei na słowa Adama Sandauera oskarżony zareagował oburzeniem, wskazując m.in., że cała Europa nam pluje w twarz, po czym prowadzący program definitywnie przerwali mu wypowiedź. I na tym wymiana zdań między pokrzywdzonym a oskarżonym się zakończyła. I po tej interwencji, gdy z sali jedna z osób znajdujących się na publiczności powiedziała, Polacy też domagają się szacunku, pokrzywdzony we wzburzeniu opuścił studio. Z zachowania pokrzywdzonego w sposób jasny wynika, że poczuł się subiektywnie dotknięty słowami oskarżonego, w którym on stwierdził, że Żydzi ograniczają Polakom wolność wypowiedzi. Wobec powyższego należało dokonać ocenę, czy ten fragment wypowiedzi oskarżonego można uznać za obiektywnie znieważający. Trzeba bowiem podkreślić, że w doktrynie wyrażono pogląd, zgodnie z którym dla realizacji znamion czynu zabronionego nie jest istotne, czy według odczuć osoby, do której kierowane było dane zachowanie, została naruszona jej godność. Nazwanie Polaka Polakiem nie zawiera w sobie znamion zniesławienia, podobnie jak Żyda Żydem czy Niemca Niemcem, natomiast nazwanie kogoś Polaczkiem, Niemiaszkiem, Żydkiem, nawet jeżeli tym określeniem nie towarzyszą przymiotniki uważające czci, takie jak obmierzły, podstępny, zapluty czy wszawy, wyczerpuje znamiona zniesławienia z racji pejoratywnej, pogardliwej treści. Tak w komentarzu redaktora Stefańskiego. O ile zatem samo określenie Żyd, Żydzi nie jest sformułowaniem znieważającym pod względem obiektywnym, o tyle wypowiedź, że Żydzi ograniczają Polakom swobodę wypowiedzi w zależności od kontekstu, może być uznane za wyrażenie wyczerpujące znamiona znieważenia tej grupy etnicznej bądź konkretnej osoby pochodzącej z tej grupy, albowiem zawierono zniesławiającą tezę, że Żydzi nie pozwalają Polakom na mówienie prawdy o swojej historii. Należy jednak stanowczo podkreślić, że oskarżony uczestniczył w publicznej debacie mającej miejsce w programie na żywo w telewizji publicznej program TVP Info, której tematem była m.in. nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz reakcje, jakie ta nowelizacja wywołała w Polsce w trakcie uroczystości poświęconej wyzwoleniu niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady w Auschwitz
Birkenau, jak również na świecie, w tym także w państwie Izrael. Nowelizacja ustawy o IPN dotyczyła wprowadzenia przepisów analizującego zachowania polegające na publicznym i wbrew faktom przypisywaniu narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie nazistowskie, co miało zamyśle polskiego ustawodawcy chronić Rzeczpospolitą Polską przed niesprawiedliwymi oraz krzywdzącymi pomówieniami o współodpowiedzialności Polski za zbrodnię Holokaustu, co wyraża się w światowej debacie publicznej poprzez propagowanie wyrażeń o polskich obozach śmierci. Oskarżony rozpoczął swoją wypowiedź dopiero po upływie godziny i 19 minut programu. Do tego czasu w trakcie programu przytoczono m.in. wypowiedź ambasadora Izraela w Polsce, Anny Azari, która informując o odrzuceniu tej nowelizacji przez rząd Izraela powiedziała: mamy nadzieję, że możemy znaleźć wspólną drogę, by zrobić zmiany w tej nowelizacji. Izrael też rozumie, kto budował koncentrację lager Auschwitz i inne obozy. Wszyscy wiedzą, że nie byli to Polacy, ale u nas traktuje się to jako niemożliwość powiedzenia prawdy o wykładzie i wszyscy są oburzeni tym, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że jak zawsze, jak dobrzy przyjaciele, Polska i Izrael znajdą drogę i wspólny język, jak pamiętać historię. Przytoczono również wpis na portalu społecznościowym Twitter członka Parlamentu Izraela i ministra finansów Jaira Lapida, który wskazał, że napisał następujące słowa. Całkowicie potępiam nowe polskie prawo, które próbuje zaprzeczyć polskiemu współudziałowi w Holokauście. Został wymyślony w Niemczech, ale setki tysięcy Żydów zostało zamordowanych bez spotkania z niemieckim żołnierzem. Były polskie obozy śmierci i żadne prawo nie może tego zmienić. Przytoczono również tweet premiera Izraela, Benjamina Netanyahu. Polskie prawo to absurd. Jestem temu przeciwny. Nie możemy zmienić historii holokaustowej. Nie można zaprzeczać. Do czasu wypowiedzi oskarżonego w studiu na żywo głos zabierali m.in. pokrzywdzony Adam Zandauer, a goście w studiu dyskutowali przede wszystkim o tym, w jaki sposób Polacy mogą utrwalić światowej opinii publicznej, że wyrażenie polskie obozy śmierci jest kłamliwe i krzywdzące dla Polski, która była pierwszą ofiarą wybuchu II wojny światowej. Mając na względzie powyższe, należy podkreślić, że wypowiedź oskarżonego w tej części, w której wskazywał, że Żydzi ograniczają Polakom swobodę wypowiedzi, nie zostało przez oskarżonego użyte w celu poniżenia, wzbudzenia niechęci, złości, braku akceptacji w stosunku do Żydów, czy też bezpośrednio w stosunku do pokrzywdzonego Adama Sandauera. Pomijając to, że oskarżony na wstępie zaznaczył, że nie jest antysemitą, ani ksenofobem, ani rasistą, wypowiedź oskarżonego, chociaż zawierała w sobie pewien ładunek pejoratywności w stosunku do Żydów, to jednak wypowiedź ta padła w kontekście i na skutek przebiegu debaty, która odbywała się na żywo w telewizji publicznej i pod wpływem treści, które w tej debacie przytoczono. Oskarżony wypowiadając te najbardziej kontrowersyjne słowa, nie zwracał się bezpośrednio do pokrzywdzonego Adama Sandauera, lecz dopiero na skutek jego reakcji oskarżony szedł z pokrzywdzonym w dyskusję. Niewątpliwie wskazane w studiu wypowiedzi, m.in. członka Parlamentu Izraela, który wprost wskazywał, że były polskie obozy śmierci, powielając tym samym kłamstwo historyczne, oraz ambasadora Izraela, który skrytykował zmiany ustawodawcze zmierzające do penalizowania wypowiedzi o polskich obozach śmierci, i to powołując się na to, że w państwie Izrael traktowane to jest jako niemożliwość powiedzenia prawdy o zagładzie, mogły wzbudzić u oskarżonego negatywne emocje, które spowodowały i kształtowały u oskarżonego taką, a nie inną formę wypowiedzi i ekspresji w studiu telewizyjnym. Jeżeli wysocy urzędnicy Izraela w publicznych wypowiedziach albo powielają kłamstwo historyczne o polskich obozach śmierci, albo zakaz propagowania takiego kłamstwa uznają za ograniczenie mówienia prawdy o zagładzie, to wypowiedź oskarżonego o ograniczaniu Polakom swobody wypowiedzi należy uznać za redakcję i odpowiedź na tego typu twierdzenia, które mimo pejoratywnego wydźwięku znajdują się w granicy swobody wypowiedzi dopuszczalnej przez prawo. Cała bowiem debata w tym programie była poświęcona ważnej kwestii znajdującej się w społecznym zainteresowaniu, to jest dobremu imieniu Polski oraz prawdzie historycznej i sposobie jej utrwalania w światowej opinii publicznej. Debata miała miejsce na żywo w trakcie szybkiej i konfrontacyjnej wymiany zdań. Oskarżony jako członek publiczności, któremu redaktorzy prowadzący debatę udzielili głosu, miał ograniczone możliwości jego natychmiastowego sprostowania bądź wyjaśnienia. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, sąd doszedł do przekonania, że oskarżony nie miał zamiaru bezpośredniego znieważenia pokrzywdzonego lub
grupy etnicznej, z której pokrzywdzony się wywodził, jak również nawoływania do nienawiści wobec Żydów. Świadczy o tym braku wypowiedzi oskarżonego słów powszechnie uznanych za obraźliwe, jednocześnie znieważających Żydów lub bezpośrednio pokrzywdzonego, kontekst wypowiedzi, przebieg samej debaty oraz jej formuła. Z tych wszystkich względów sąd stwierdza, że zachowanie oskarżonego nie wypełniło znamion przestępstwa określonego w artykule 256, 257, a nawet można by było ocenić ten czyn w kategorii 216, czyli czynu prywatną skargowego. Reasumując tę część rozważań, wskazać należy, że tak samo sąd ocenił tę część wypowiedzi oskarżonego, w której odniósł się do spalenia kukły Sorosa we Wrocławiu. W tym kontekście zaznaczyć jedynie należy, że z reakcji Adama Sandowara nie wynika, że te słowa go uraziły. Na co wskazać trzeba, że oskarżony nie wypowiedział tych słów w kontekście pochwalania tego, co się stało, czy nawoływania do podobnych zachowań. Zatem również w kontekście tych słów sąd uznał, że zachowanie oskarżonego nie wypełniło znamion wyżej wymienionych przestępstw, a w szczególności przestępstw z artykułu 256 Kodeksu Karnego. Dokonując ocenę zachowania oskarżonego pod kątem spełnienia znamion czynu zabronionego, sąd uwzględnił ponadto kryteria rozważonej oceny pomiędzy wartościami, jakimi jest godność osobista oraz swoboda wypowiedzi wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Naczelna zasada wyrażona w orzecznictwie ETBC w kontekście artykułu 10 konwencji brzmi: wolność wyrażania opinii stanowi jeden z zasadniczych fundamentów społeczeństwa demokratycznego i jeden z podstawowych warunków jego postępu i samorealizacji każdej jednostki. Z zastrzeżeniem artykułu 10 ust. 2 konwencji prawo to ma zastosowanie nie tylko do informacji lub idei, które są przyjmowane korzystnie lub postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, lecz również do takich, które mogą być obraźliwe, szokujące lub niepokojące dla państwa lub dowolnej grupy społecznej. Takie są wymogi pluralizmu, tolerancji i otwartości umysłu, bez których demokratyczne społeczeństwo nie istnieje. Oznacza to m.in., że wszystkie formalności, warunki ograniczenia i kary obowiązujące w tej sferze muszą być współmierne do realizowanego uprawnionego celu. W sprawach dotyczących wolności wyrażania opinii i podżegania do nienawiści Europejski Trybunał Praw Człowieka stosuje dwa różne podejścia przewidziane w konwencji. Pierwsze podejście polegające na wyłączeniu spod ochrony konwencji przewidziane w artykule 17 zakaz nadużywania praw w przypadku, gdy komentarze wyrażają nienawiść i negują fundamentalne wartości konwencji, oraz drugie podejście polegające na ustanowieniu ograniczeń w zakresie ochrony przewidziane w artykule 10 ust. 2 konwencji. Stosowane w przypadku, gdy komentarze, mimo iż stanowią mowę nienawiści, nie są w stanie zniweczyć fundamentalnych wartości konwencji. Przykładami, w których Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał przekroczenie granic swobody wypowiedzi wobec stosowania tzw. mowy nienawiści, określonej w orzecznictwie ETBC jako hate speech, stosowanej wobec społeczności żydowskiej, to m.in. decyzja ETBC z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie skargi nr 35222/04 Pawła Iwanowa przeciwko Federacji Rosyjskiej. W sprawie tej skarżący był właścicielem i redaktorem gazety, który został skazany za publiczne podżeganie do nienawiści na tle etnicznym, rasowym i religijnym za pomocą środków masowego przekazu. Napisał on i opublikował serię artykułów przedstawiających Żydów jako źródło zła w Rosji, nawołując do ich wykluczenia z życia społecznego. Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, jako niezgodną z racjonale materia tak zwanym. Nie miał wątpliwości w tym zakresie do wyraźnie antysemickiego zabarwienia poglądów skarżącego i podzielił stanowisko sądów krajowych, zgodnie z którym poprzez swoje publikacje skarżący próbował wzbudzić nienawiść do narodu żydowskiego. W konsekwencji w związku z artykułem 17 zakazem nadużycia praw konwencji skarżący nie mógł skorzystać z ochrony przewidzianej przez artykuł 10, czyli wolności wyrażania opinii. Decyzja DPC z dnia 7 lipca 2003 roku w sprawie Garawy przeciwko Francji, skarga nr 653/01. I tutaj był skarżący, autor książki pod tytułem Mity założycielskie współczesnego Izraela. On został skazany za kwestionowanie istnienia zbrodni przeciwko ludzkości, publicznego zniesławienia grupy osób, w tym przypadku wspólnoty żydowskiej, oraz nawoływanie do nienawiści rasowej. Twierdził, że doszło do naruszenia jego prawa do wolności wyrażania opinii. Trybunał uznał tą skargę również za niedopuszczalną. Trybunał uznał, że treść uwag skarżącego stanowiła negację Holokaustu
i wskazał, że negodowanie zbrodni przeciwko ludzkości jest jedną z najpoważniejszych form dyskryminacji rasowej Żydów i nawoływania do nienawiści wobec nich. Ponadto LTPC stwierdzał fakt stosowania mowy nienawiści poprzez kwestionowanie Holokaustu w orzeczeniu Weimara przeciwko Francji, wyrok Pestos przeciwko Niemcom z dnia 3 października 2019 roku i wielu innych. Analiza powyższego orzecznictwa skłania do wniosku, że LTPC przyjmuje za mowę nienawiści, która w polskim porządku prawnym jest penalizowana w przepisach artykułu 256 i 257 Kodeksu Karnego. Komentarze mogące dotyczyć nie tylko znieważania narodu żydowskiego określeniami powszechnie uznawanymi za obelżywe, ale także może dotyczyć tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego, czyli negacji Holokaustu. Te aspekty zdaniem orzecznictwa LTPC są tak oczywiste, że w ogóle wykluczają możliwość nadania komukolwiek ochrony prawnej na podstawie artykułu 10 ust. 1 konwencji, czyli przepisu gwarantującego wolność słowa. W takich przypadkach zastosowanie ma przepisy artykułu 17 konwencji zakazujące nadużywanie praw określonych w konwencji. Z kolei wyrażenia pomawiające naród żydowski o takie działanie, które mogą skutkować jego wykluczeniem w danej społeczności, jest oceniane w kontekście przesłanek dopuszczalności ograniczenia prawa do wypowiedzi, a określanych w artykule 10 ust. 2 konwencji. Do kryteriów dopuszczalnego ograniczenia prawa do swobody wypowiedzi konwencja zalicza ustanowienie określonego ograniczenia w przepisach ustawy, niezbędność ograniczenia w społeczeństwie demokratycznym ze względu na konieczność m.in. ochrony dobrego imienia i praw innych osób, a ponadto zachowanie proporcjonalności określonej wypowiedzi w stosunku do innych chronionych w demokratycznym społeczeństwie praw i wolności innych osób. Wypowiedź oskarżonego nie polegała na negacji Holokaustu, nie zawierała obelżywych sformułowań względem tej grupy etnicznej, a zatem wypowiedź oskarżonego mogłaby podlegać jedynie kryterium ograniczenia swobody wypowiedzi określonym w artykule 10 ust. 2 konwencji, których też w niniejszej sprawie sąd się nie dopatrzył, uznając, że nie są spełnione też te, że to zachowanie nie podchodzi pod artykuł 10 ust. 2 konwencji. Mając to wszystko na względzie, sąd uniewinnił pana oskarżonego od dokonania zarzuconego mu czynu, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Pani mecenas wynagrodzenie zostało przyznane na podstawie rozporządzenia o wynagrodzeniu dla obrońców z urzędu, oczywiście przy użyciu stawek dla obrońców z wyboru zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego SK 66 na 19, SK 78 na 21 tego ubiegłorocznego. Do tej stawki, to jest stawka 840 zł, powiększona o 504 zł, czyli były 4 rozprawy, 3 rozprawy to jest 168 zł, jako 20% od kwoty 840 i do tego został dodany VAT. Dziękuję Państwu, to wszystko, wyrok nie jest pomocne, od tego wyroku można złożyć apelację, żeby złożyć apelację należy w terminie 7 dni od dnia dzisiejszego złożyć wniosek o uzasadnienie. A następnie po doręczeniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem należy za pośrednictwem tutejszego sądu złożyć apelację do Sądu Okręgowego w Warszawie. Dla Państwa wszystko jest jasne. Czy Pan oskarżony wszystko rozumie? Tak, wszystko rozumiem. Dziękuję Państwu. To wszystko. Dziękuję bardzo. No i więc stało się to, co myśmy się spodziewaliśmy się. Także tutaj. Ja jeśli pozwolę sobie tutaj przewodniczący pani Katarzyna Dąbrowska. No pięknie, piękne przemówienie. Przedstawiła i uzasadnienie. I jeszcze raz tutaj. Wszystko w porządku, wszystkiego. No gratuluję przyjacielu, także jest wszystko tak jak według odczucia naszego, to jest. Chciałem troszkę więcej powiedzieć w tej mowie końcowej, ale widziałem, że nie było sensu, że chyba nie warto było już dalej drążyć. Nie. Widać było po reakcji pani sędzini. Wiesz, na ten zresztą ja to mam nagrane. Jest to ładny prezent na moich dzisiejszych imieniny. Tak, no, wszystkiego najlepszego. Wszystkie najlepsze, jakbyś tam ten trzymał, tak. O,
No to już w takim razie dziękujemy wam bardzo. Zakończyła się ta sprawa. Oglądajcie te poprzednie dwa odcinki i komentujcie, błagam, komentujcie, bo tam były przeglądanie właśnie tych materiałów z tej telewizji. No i dzisiaj na szczęście zakończyło się to, co myśmy się spodziewali. Dziękuję wam, kochani, dziękuję ci, Darku, za twoją cierpliwość właśnie. Jeszcze raz, Darku, wszystkiego najlepszego i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję za to, że byłeś, dziękuję za to, że mnie wspierałeś i że była też grupa naszych znajomych, twoich znajomych. Dziękujemy nieobecnej dzisiaj również pani Basi, która była obecna na poprzednich rozmowach, a dzisiaj nie mogła. Życzymy dużo zdrowia pani Barbaro. No i dobrze, że tak się wszystko zakończyło. Jestem pełen uznania dla pani sędzi prowadzącej, bo naprawdę uzasadnienie wyroku uniewinniającego naprawdę zasługuje na szacunek dla pani sędzi. Jestem niesamowicie mile zaskoczony takim podejściem do sprawy, bo z tego, co się ogląda na różnych programach internetowych i dotyczących orzeczeń sądu, no to naprawdę szapoba dla pani sędzi. Tak, i coś tam się jednak zmienia, oby, nie? Oby to dalej i miało taki kierunek, że możemy mówić w tym kraju, broniąc naszej kochanej ojczyzny, to znaczy nawiązując tylko i wyłącznie do prawdy, można bez jakiejś pogardy, można bez obelżywych słów, żeby nie mieli armat przeciwko nam w postaci paragrafu 256-257. Więc można wszystko, spróbujmy to na początku w sposób dyplomatyczny, a później ewentualnie. No i nie życzę nikomu, bo trwało to 5 lat. To tylko ja wiem, ile to kosztuje psychicznego zdrowia i targania emocjami. A za coś, za co człowiek nie popełnił. Ale dziękuję za to, że byliście, za to, że pisaliście, że oglądaliście. Ja ci dziękuję za tą twoją robotę tam cały czas, bo przecież mi cały czas działamy, cały czas robimy te... Nie bądźmy solidarni z Palestyną. Tak jest, bo solidarni z Palestyną. Dziwnie to wychodzi, że cały świat solidaryzuje się z Palestyną. U nas wygląda to zupełnie inaczej. Tak. Świadomość naszego społeczeństwa niestety pozostawia wiele do życzenia. Chyba inne państwo, co po niektórzy, no bo nie sądzę, żeby tutaj... słuchacze ogólnie i ci, co oglądają kanał Nabila, byli w tej grupie, ale chyba oni jakieś inne wiadomości oglądają, skoro ich solidarność jest skupiona przy innych grupach niż przy biednym, sponiewieranym, terroryzowanym narodzie palestyńskim. Naród palestyński też zwycięży. Niech żyje wolna Palestyna. Niech żyje wolna Palestyna, a ja obiecałem, o. Szkoda, że ja nie miałem drugiej. Dziękuję. Z honorem, z godnością będę nosić i prezentować Palestynę. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia. Dzięki, Nabil. Do usłyszenia. Serdeczne dzięki. No cześć.